Panie kapitanie, przyszedł tajny rozkaz z Wiednia. Musimy wykonać manewry szwajkowskie po raz kolejny, ponieważ wiara cała się, że tak powiem, rozlazła. Rozpełzła. Rozperzła się w ogóle i musimy ich, rozleniwiła się oczywiście, i musimy ich wszystkich ściągnąć do twierdzy Przemyśl. Mobilizację ogłaszamy. Ogłaszamy mobilizację, rozkaz to rozkaz, musimy się przygotować do tego. W związku z powyższym trzeba nadać kryptonim. Ja proponuję, żeby to były zasmarkane. Nie, przepraszam. Smarkate lata. Zamaskowane. Zamaskowane, czyli będą specjalne maseczki przygotowane do całej armii, prawda? Pasują? Pasują, elegancko. Jak pięć do nosa. Jak pięć do nosa, ale są. Mamy tych maseczek sporo, ponieważ jeden nasz sponsor to już zafundował. Panie generale, regulamin obsługi. Tak regulamin jest. Regulamin obsługi. Tak punkt jest. Pierwszy. Tak. Stulić pysk. No i wystarczy na razie tajne, ściśle tajne, na razie jest okej. Regulamin obsługi ogólnowojskowej maseczki antypandemicznej. Dobrze, rewelacja, czyli mamy już to i mamy to. Sztab manewrów robimy tutaj. Tutaj, czyli przy naszej bramie fortecznej Sanockiej Dolnej. Super, więc wiemy, że jest sztab, już mamy wszystko. Sztab się powoła przy okazji, znaczy się, wyda się rozkaz, kto będzie w tym sztabie. Tutaj będzie działać komisja lekarska, tak. Komisja odznaczeń, stopni, czegoś tam jeszcze, to wszystko lewa będzie... Lewatywa w rotrynie. No, to oczywista sprawa. Lewatywa każdemu na wejściu od razu. Przyznany też będzie, z tego co wiemy, tytuł feldmarszałka, więc karabinżniki na jaki kolor pomalujemy? Na biało. Trawa? Na zielono. Tradycyjnie. Na zielono. I będzie wtedy przyzwoicie, bo to będzie tytuł feldmarszałka, CK Armii na terenie twierdzy Galicji i Lodomerii. To wszystko się będzie działo tutaj. Renowacja stołów dokonana, tak? Tak jest. Korniki przepędzone. Korniki, karabin naoliwiony? Naoliwiony. Ten jeden co mamy, naoliwiony. Plandeka wisi, kwiaty zamówione, brama wewnątrz odgarnięta. Wapnem wywapnowane. Okna czyste. Drewno na ognisko jest? Jest, przygotowane. Narąbalimy się. Narąbalimy się strasznie. Pieczątka działa? Działa. Okolicznościowa pieczątka. Okolicznościowa. Trzeba pamiętać, że wylecą balony z tymi wszystkimi kartkami. Balony są przygotowane. Będzie poczta balonowa. Zapraszamy do sztabu. Przenosimy własne karteczki albo kupujemy za 5 zł i pocztą balonową wyślemy to wszystko w kosmos. Czyli pozdrawiamy wszystkich przyjaciół. Mówimy, jak fantastycznie będzie na manewrach. Dobrze, przepustki są? Są. Wszystkie przepustki są ładnie podpisane, elegancko. Tytuły wicepierdoły dostanie każdy, który przyjedzie pierwszy raz. Tak zrobimy. Wicepierdoła to jest taki pierdoła, aż nawet nie jest pierdoła. Taki z niego wicepierdoła. I tak z niego zrobimy wicepierdoła. On co to uprawi w ramki, powiesi nad łóżkiem i żona mu powie tak jak moja. Ty nawet pierdołą nie jesteś. Proszę, to się wytnie, dobrze. To nie jest tytuł wcale obraźliwy. Nie. Sam cesarz Franciszek Józef I z Bożej łaski był dobrotliwym staruszkiem, czyli takim pierdołą. Dokładnie, ale na tytuł pierdoły trzeba zasłużyć. Na razie wicepierdoła. No i oczywiście będziemy wręczali medale, certyfikaty przygotowane. Medal obrońca twierdzy Przemyśl. Zwiedza się 5 fortów, przychodzi się do sztabu, wpłaca się tam parę groszy i już się ma pierwszy medal, cudowny medal z twierdzy Przemyśl. I certyfikat. Tak, wiemy już z tego meldunku, że będzie parę osób z Czech, będzie prezydent szwajkologii stosowanej, czyli Omar z Norwegii, on chyba z NATO jest, tak mi się wydaje, że to jest chyba z NATO, pewnie jakiś Węgier się zapląta jak zwykle. Z najdalszej strony to wiem, że dziewczyna, jedna dziewczyna z Monachium jedzie, bardzo fajna dziewczyna. Ale zrobimy ten konkurs jak zwykle. Z Hagi nikogo nie będzie? Z Hagi, no pewnie też będą, ale czasami... Pies Haski na pewno będzie. Pies Haski będzie, a niektórzy się ukrywają. W każdym razie z tego co wiemy na dzień dzisiejszy od Gdańska, Pocieszyn, Wrocław, całe Podkarpacie, Góry Świętokrzyskie, czyli od morza do Tatr, wszystkich tutaj oczywiście ściągamy na manewry szwajkowskie. Patronat udało nam się załatwić już wczoraj. Prezydent miasta Przemyśla objął patronatem manewry, zresztą po raz 24, chwała. Po raz pierwszy starosta powiatu przemyskiego. Rewelacja. Oczywiście życie podkarpackie i telewizja to ja. Nikt nam nie odmówił, więc będzie to wspomożenie naszych działań na pewno. Elegancko. Więc to wszystko się zrobi. Konkursy, parę konkursów ogłosimy. Będą nagrody, bardzo fajna książeczka, pierwsza teraz niedawno wydana. Naoczny świadek, walk o twierdzy Przemyśl.
Dla dzieci mamy malowańki, tutaj trzeba będzie też szwejka, bramę sanowską pomalować. Ostatnie jeszcze ciepłe wydanie, bardzo fantastyczne. Bierze się kredkę, pomadkę od matki i się maluje i paznokcie i coś tam. Będzie to przygotowane na konkursy i nie tylko, fajki mamy też już przygotowane. Tak, są fajki wystrugane przez firmę Mister Brook. Tak jest, fajeczki już są. Nie będziemy pokazywać, bo one są za ładne i za dużo ludzi by się chciało. Tak. A ilość miejsc na palaczy jest ograniczona. Dobrze. Proponuję zacząć 2 lipca, bo to taki piątek po południu. Będziemy tutaj na nich czekali. Te regimenty przyjadą i my ich tu będziemy pomalutku przyjmować. Potem udamy się na cmentarz główny na 18. Złożenie wieńców na grobie Feldmarszałka, Jasia Hołówki, Przemyskiego, Szwejka, Julka. Taka była prośba tych regimentów, żeby tam po prostu można było podjechać. Wrócimy sobie tutaj, będziemy dyskutować, będzie forum ogólnopolskie. Można powiedzieć, że będziemy dyskutować tak długo, jak będą chcieli dyskutować. Dokładnie. W sobotę, w związku z tym, że patrona i prezydenta, i starosty, pojedziemy w teren, pojedziemy na przedpole twierdzy Przemyśl, zwiedzimy Fort Grochowce. Jest pięknie oczyszczony przez ochotniczą straż pożarną w Grochowce i nie tylko. I tam nie byliśmy jeszcze, tak w tamtym kierunku. Będziemy prać Onucę we Wiarze, pojedziemy troszkę na Kalwarię Pacławską i dalej i wrócimy z powrotem na bramę, żeby tutaj zadziałać, czyli odsłonić tablicę, na 18 wrócimy. Odsłonimy tablicę, tutaj będą nominacje, w tym miejscu się to wszystko odbędzie. Będzie Leszek Mazan, będzie paru fantastycznych gości, których warto zawsze posłuchać. Potem będzie Biesiada Szwajkowska. No Biesiada Szwajkowska toczy się według z góry ustalonego programu. Czyli tu jest scenariusz. No widzę, pisze zbiórka się różnych, licytacja różnych przedmiotów na schronisko w Orzechowcach będzie. Ale bezsenne zwierzęta. Właściwie to jest sprawa tajna, nie będziemy się nad tym rozwodzić tak bardzo szczegółowo. Będzie tam parę konkursów, o twierdzę, o starostwie. Wiadomo, że ludzie muszą się dobrze bawić. I wykazać. Wykazać. Oczywiście nie byłoby tak, żebyśmy nie przyjechali sobie w niedzielę do rynku, czy podeszli, zależy jak tam będzie się kto czuł. Przy szwejku, ogólne zdjęcie, wypuszczenie, to co mówiłem, poczty balonowej, forum, palenie fajki, oczywiście firmy Brook, konkursowe. Oczywiście wszyscy ci, którzy są pierwszy raz zwiedzą Przemyskie Muzea, wszyscy w takich koszulkach, a taką koszulkę będą mieli wszyscy, mogą za darmo wejść do Przemyskich Muzeów, Muzeum Twierdzy Przemyśl. Wejdą też aż na samą katedrę, popatrzą na miasto z góry. Tak to będzie się odbywało, mniej więcej tak to widzimy. Serdecznie zapraszamy, około 14:00-14:30 będzie rozśrodkowanie przybyłych na manewry szwajkowskie regimentów. I to by w tej chwili było tyle. Oczywiście nie powiedzieliśmy o rajdzie rowerowym, który jak co roku się odbędzie, zwiadowczy rajd rowerowy szlakiem Szwejka. Dzisiaj między innymi dowiedzieliśmy się, że wreszcie będzie przejście w Hermanowicach, Nierzynkowicach. To jest to, którędy tak naprawdę przychodził Szwejk. I to będzie dla nas meritum sprawy za, podejrzewam, niecałe 2 lata, że tamtędy będziemy mogli spokojnie, tak jak Szwejk z Felsztyna, czy to były Skirławki, tak? Nie, Skieliwka obecnie. Skieliwka. Ale to tak. Dokładnie. Felsztyn, i będziemy Felsztyn mogli spokojnie przejść, a nie jakieś szlabany albo przez Lwów, aż sobie jeździć. Ten rajd rowerowy wyruszy również pod bramy, serdecznie zapraszamy. Około 9:30 zbióreczka, 10:00 wyjazd w kierunku właśnie na te strony, czyli Hermanowice, Niżankowice i tak dalej, i tak dalej. Oni sobie pojadą i mamy nadzieję, że wszyscy wrócą. Jesteśmy, prawda, przygotowani prawie że. Tak, pieczątka działa. Pieczątka działa. Wszystko działa. Pieczątka okolicznościowa dla kolekcjonerów. Oczywiście, to już 24. To mamy całe pudło tych pieczątek. Wszyscy, proszę zobaczyć, ile tego jest. To jest historia manewrów szwajkowskich w pieczątkach. No cóż, serdecznie zapraszamy, pozdrawiamy. Wszystko jest na plakatach. Takie plakaty można sobie doczytać, one wiszą tam, gdzie wiszą, są tam, gdzie są. Na tych Facebookach, Messengerach i coś, jak to się nazywa, ja nie wiem, o co tu chodzi. Na Twitterze. Na Twitterze. A ci przyjeżdżają kamperami. Co to są kampery w ogóle? Kampery to są takie wozy bojowe, bulwarowe.
Rozumiem. Wozy no, bojowe, tak, bulwarowe. No z Czech przyjeżdżają kamperami. Do, tak, no do Czech mamy za darmo. To. Do Czech. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy.